Tak. I dla wszystkich na 3 litery. Informacje dotyczące profesora Erlicha, guru prezesa Kaczyńskiego, Napoleona aktualnego, który to są dokumenty książki Jarosław. Wolne sądy! 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 Dziś sędziowie, jutro ty! 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 Dziś sędziowie, jutro ty!
tylko jedna osoba. Guru prezesa, profesor Erlich Prost, w 1971 roku chyba jako jedyny naukowiec, profesor od prawa, wprost powiedział, że trójpodział władzy to jest przeżytek feudalny. I w imieniu suwerena władzę sprawować ma grupa osób, bądź jedna osoba, patrz, biuro polityczne, pierwszy sekretarz, czy sekretarz generalny. Okej, no to jakie może być zagrożenie już konkretnie, jeśli sądy nie będą miały wiedzy? Sądy... Zobaczyliśmy, żeby nie było wciąż Kaczyński, Polska, naszych. Nie, trwa transmisja protestu przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich. No, porównując, powiedzmy, wielkość miasta do tej ilości osób, sami Państwo osądźcie. Stabilizacja obrazu na trzech silnikach, więc... Aha, że ten, no. Bardzo płynnie później obraz się. Z tamtej strony? Aha. Psy też z nami są. O. A nie. Ale to szliśmy bardzo daleko, bo już do klimatu, ale jeśli chodzi o trójpodział władzy. Nie, bo to jest rzeczywiście studium, powiedzmy, tym typowej. Trójpodział jest zagrożony, pana zdanie, mojego pan cały zdanie już powiedzieć. Się nazywałem. Oj, więcej. Tam w znaku sierpa i młota proponuję hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Rozwiązujemy to spontanicznie.